Debata wyborcza Radia Opole. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, nazywam się Ireneusz Prochara, witam Państwa w imieniu Radia Opole, także gospodarzy rezydencji Limba. To tutaj dzisiaj odbędzie się przedwyborcze spotkanie z kandydatami na burmistrza Namysłowa. Bardzo miło mi również widzieć Państwa, czyli publiczność, a także potencjalnych pytających, bo jak Państwo doskonale wiedzą, nasze debaty mają ten charakter pozwalający właśnie na zadanie pytania osobiście tym, którzy ubiegają się o fotel burmistrza. To kolejna z 12 debat przedwyborczych zorganizowanych przez Radio Opole przed wyborami, a jesteśmy już, przypomnę, na ostatniej prostej, 7 kwietnia. Odwiedzimy jeszcze Opole, Kędzierzyn, Koźle, na finał będzie debata sejmikowa. Tradycyjnie można nas słuchać w radiu, oglądać w internecie, a konkretnie poprzez stronę internetową Radia Opole, a także nasz profil w mediach społecznościowych. Na stronie internetowej Radia Opole znajdzie się także zapis naszego dzisiejszego spotkania. Będzie można jeszcze raz posmakować gorączki przedwyborczej. Zaproszenie do dzisiejszego spotkania, chciałbym to podkreślić, przyjęli wszyscy kandydaci, wszyscy starający się o stanowisko burmistrza. Będę przedstawiał kandydatów w kolejności alfabetycznej, a oni będą zajmowali te miejsca za mną. Wcześniej miejsca wylosowaliśmy, a więc tutaj nie ma miejsca na jakieś manipulacje. Więc zaczniemy od pana Marcina Bilińskiego, reprezentującego Komitet Wyborczy Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego. Jacek Fior, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska. Jacek Ochędzan, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja, Jacek Ochędzan, Inicjatywa Lokalna. Bartłomiej Stawiarski, Komitet Wyborczy Wyborców Stawiarski, Bartłomiej, Aktywny Samorząd. I Tomasz Wiciak, Komitet Wyborczy Wyborców Trzecia Droga, Ziemia Namysłowska. Kandydaci zajmują miejsca. Tutaj zwolniły się tak miejsca, w pierwszym rzędzie można sobie usiąść. Ja też pozwolę sobie umościć się nieco. Proszę Państwa, nasze spotkanie będzie miało dwie części. Jak mówiłem, w pierwszej części rozmawiamy z kandydatami. My, czyli ja, dziennikarz, plus kandydaci ze sobą, a w drugiej części Państwo będą mieli okazję osobiście zadać pytania. Więc po kolei. Już za chwilę z mojej strony pojawią się dwa pytania. Kandydaci będą mieli po półtorej minuty na odpowiedź na każde z nich. Tu mamy zegar, który będzie wstecznie odliczał te półtorej minuty. Następnie będą dwa pytania od kandydatów do kandydatów, czyli każdy z kandydatów wybierze sobie jakiegoś kontrkandydata i zada mu pytanie i tak dwa razy. Tutaj bez zmian, po minucie na pytanie i na odpowiedź. Po tej rundzie każdy z kandydatów dostanie też jeszcze czas na to, żeby to swoje wystąpienie podsumować, ewentualnie coś dopowiedzieć, ale ile będziemy mieli czasu, to się dopiero okaże, ja to później szybko policzę, bo to będzie zależało od sprawności przeprowadzenia tych wcześniejszych części. Możemy zaczynać? Super. No to ja będę tak po kolei, jak panowie siedzą, pytał. Pierwsze pytanie dotyczy pieniędzy. Duża część gmin czy powiatów uchwaliła rekordowo wysokie wydatki i dochody na rok 2024. Budżet Namysłowa to prawie 152 miliony złotych przy 144 w roku ubiegłym. Na inwestycje w gminie mają trafić 34,5 miliona złotych. Jak Państwo oceniają dotychczasową politykę inwestycyjną w gminie i jakie mają własne pomysły na nią? Jednym słowem, to jest pytanie, proszę Państwa, o priorytety w inwestycjach. Zaczynamy po kolei. Jacek Fior. Ja pozwolę sobie wstać, bo ja się źle czuję, siedząc przed Państwem. Pytanie, które Pan zadał, jest bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców. My tym budżetem oczywiście możemy się chwalić, bo on jest, co często podkreśla burmistrz Stawiarski, rekordowy. To wynika z tego, że udaje się pozyskiwać środki rządowe głównie. My wiemy, jak to wyglądało w poprzednich latach. Ja liczę na to, że to się zmieni na lepsze w następnych latach. To znaczy, że wydatkowanie tych pieniędzy i pozyskiwanie pieniędzy będzie uczciwe, że będzie transparentne i że my jako gmina Namysłów będziemy również mogli skorzystać z tych środków. Przed nami nowe rozdanie, KPO. Ja przejrzałem priorytety tych środków i tak naprawdę one idealnie się wpisują w to, co w Namysłowie jest potrzebne.
Wiadomo, że potrzebujemy dróg, potrzebujemy rozwoju komunikacji, która będzie obejmowała całą gminę, nie tylko wybrane miejsca, połączy nas nie tylko z Opolem, ale w obrębie całego powiatu, bo to wpływa na to, jak będziemy się tak naprawdę jako gmina i jako miasto rozwijali. Oceniając inwestycje, to nie jest chyba dobry moment, żebym ja krytykował burmistrza Stawiarskiego. Staramy się skupić na tym, co idzie do przodu. Ja bym nie chciał, żeby były takie sytuacje, w których my za coś, co można było zrobić szybko, czekamy 5 lat i płacimy za to dwa razy tyle. To by była moja największa krytyka wobec tego, jak wydatkowane były publiczne środki w tej kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A teraz głos oddajemy Tomaszowi Wiciakowi. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa. Szanowni Państwo, w samorządzie jestem już od ponad 10 lat, jako młoda osoba zaczynałem. I to, co mogę powiedzieć, jako radny gminny w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Namysłowie, ostatnie 5 lat wicestarosta i radny powiatowy, ile pieniędzy w samorządzie by nie było, zawsze będzie mało. Potrzeby nasze mieszkańców są bardzo ogromne. Zaczynając od dróg gminnych, bo często pytało pytanie, a czemu ta droga, a nie inna? Nawet w mojej wsi została zrobiona ulica parkowa i padało pytanie, czemu nie Polna? To samorząd, to radni, burmistrz często musi wybierać, którą drogę wybierze. A zazwyczaj jest skierowanie się tym, jakie są priorytety. Czy to jest dojazd do środka zdrowia, tak ogólnie kiedyś została zrobiona ulica szkolna, z czego za burmistrza Kruszyńskiego za bardzo co się cieszę. Teraz ulica parkowa, za co dziękuję Radzie Miejskiej. I tak naprawdę to nie jest łatwienie, łatwo rządząc tym pieniędzmi. Pomimo to, że budżet jest rekordowy, tych pieniędzy i tak będzie mało, bo będzie brakowało. Inflacja przez ostatnie lata spowodowała skros wydatków bieżących. Same podwyżki w urzędach, w służbach poszczególnych sprawiło, że to jest duże obciążenie dla budżetu gminy. Inwestycje, piękny obiekt powstaje na ulicy Braterskiej koło szkoły specjalnej, są to boiska wielofunkcyjne, piękna renowacja murów obronnych, wybudowanie ileś kilometrów ulic, to cieszy ogromnie, ale to jest wciąż mało. Powiem, że na wsiach w mieście brakuje tych ulic i tego doświetlenia i życzę przyszłemu burmistrzowi, przyszłej Radzie Miejskiej, żeby tych pieniędzy było więcej, a nie mniej. Dziękuję bardzo. A teraz głos zabierze Bartłomiej Stawiarski. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, jak widzicie, nawet moi kontrkandydaci nie mają jak krytykować tego, w jaki sposób prowadzone były sprawy gminy. Budżet faktycznie jest duży. Budżet osiągnął 152 miliony, ale chcę Państwu, mieszkańcom, przypomnieć, że jeszcze wiele rzeczy jest do wprowadzenia do tego budżetu. Mamy 20 milionów złotych pozyskane na budowę dróg gminnych. Ostatnio u pana marszałka podpisywałem umowę na budowę drogi w Smarchowicach Wielkich. Mamy pozyskane 3 miliony złotych na projekty edukacyjne, na wyposażenie przedszkoli. Ten projekt jest już na końcowym etapie oceny, także może się okazać, że jeszcze w tym roku ten budżet sięgnie 170 czy 180 milionów. Ja już po wyborach w maju czy w czerwcu będę wnioskował do Rady Miejskiej, już do nowej Rady Miejskiej o wprowadzenie tych dodatkowych pieniędzy, bo czeka nas wielka modernizacja gminy, wielkie projekty przed nami, głównie drogowe, ale nie tylko, bo popatrzcie Państwo, co się dzieje. Jest modernizowany Dom Kultury, czeka nas budowa Parku Pokoleń, która również ruszy w tym roku. Mamy wiele projektów, mamy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5, dwie sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej nr 4, przy Szkole Podstawowej w Kamiennej. Czeka nas modernizacja wielu świetlic. Ja mógłbym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać bez końca. Mówię tylko o tych największych projektach, ale czekają nas jeszcze mniejsze projekty. Mamy pozyskane ponad 1 milion złotych na modernizację oświetlenia na terenach wiejskich, z czym był oczywiście problem w ostatnich latach i zdajemy sobie z tego sprawę. Dziękuję bardzo. Czas minął. Marcin Biliński. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. To ja może do tej beczki miodu włożę łyżkę dziegciu mimo wszystko. Szanowni Państwo, lubię posługiwać się liczbami i porównaniami, bo tutaj w biuletynach, które były rozsyłane do naszych mieszkańców, do nas wszystkich, burmistrz obecny chwalił się, że gmina pozyskała 77 milionów. Gmina, która liczy 24-25 tysięcy mieszkańców. Ja akurat mieszkam w sąsiedztwie gminy Rychtal, która jest sześciokrotnie mniejsza, bo liczy około 4 tysięcy mieszkańców i ta gmina pozyskała 55 milionów. Innym przykładem jest gmina Domaszowice, która liczy coś koło 3 tysięcy mieszkańców, pozyskała 37 milionów złotych. Więc pokazuje to tylko, że ta skala inwestycji w gminie Namysłów nie jest porażająca, porównując to do gmin, które są dużo, dużo mniejsze. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że
Wiele inwestycji w mojej ocenie było nieudanych bądź przepłaconych. Takim sztandarowym chyba przykładem był remont pomnika Nike, za który zapłaciliśmy w sumie podwójnie, bo pierwotnie rekonstrukcja tego pomnika miała kosztować 200 tysięcy złotych, została przywieziona, postawiona, okazało się, że jest nie tak, jak powinno być i ostatecznie zapłaciliśmy 450 tysięcy złotych z naszych pieniędzy. Jeśli kończąc już swoją wypowiedź, bo czas mi upływa, chciałbym powiedzieć tylko, że ja jako burmistrz, przyszły burmistrz, chciałbym nastawić się przede wszystkim na budowę rzeczy, które są w pierwszej kolejności niezbędne, czyli drogi, infrastruktura drogowa, wszystko, co jest z tym związane, to, co w XXI wieku jest wymagane przez mieszkańców. Jacek Okędzan jest kolejny. Proszę bardzo. Dziękuję za głos. Witam szanownych państwa. Rzeczywiście budżet jest dość wysoki, z tym, że ja oczywiście nie będę polemizował tutaj z moimi konkurentami, ale pozwolę sobie się skupić tylko na samym budżecie. Był tutaj głos wcześniej też kolegi. Jest to rzeczywiście związane z wielkością inflacji, więc wiele subwencji państwowych zostało tą właśnie inflację powiększonych. Zostały też wydatki jak gdyby znacznie większe w zakresie płac, w zakresie utrzymania mediów, energii elektrycznej i tak dalej. Więc my wszyscy doświadczamy tego też na sobie i stąd też wynika dosyć duży wzrost ogólny budżetu. To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, od jakiegoś czasu jak gdyby mamy taki pięcioletni budżet, który jest zawsze wysoki, ale on jest związany z opóźnieniami. To znaczy otrzymywaliśmy pieniądze praktycznie od samego początku kadencji, tylko jako gmina nie byliśmy w stanie ich wydać, nie byliśmy w stanie ich sprawnie wziąć, zagospodarować. I podejrzewam dlatego mniejsze dotacje żeśmy dostawali, no bo jak żeśmy nie skończyli jeszcze jednej rzeczy, która była przekładana z roku na rok, no to po cóż dawać następne pieniądze, jak nie potrafimy gospodarować tym, co mamy. Więc przedsiębiorcy i podatki, tak, ale dziękuję nie podnoszenie bardzo podatków, tylko zdobycie przedsiębiorców. Dziękuję bardzo, czas się skończył. Proszę państwa, tylko uzupełnię, będą panowie mieli szansę wrócić do tych wątków jeszcze później w trakcie podsumowania. Teraz jednak chciałbym zapytać o zdrowie. Większościowym udziałowcem Namysłowskiego Centrum Zdrowia jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie, które posiada 51% udziałów, jednak gmina Namysłów ma ich niewiele mniej, bo 47%. Nie jest dla nikogo też tajemnicą, że placówka boryka się ze sporymi problemami finansowymi, stąd liczy na wsparcie samorządu. Co do wysokości tego wsparcia, często zgody nie było. Czy państwo mają pomysł na rozwiązanie tego problemu? Czy w ogóle widzą konieczność angażowania się przez gminę w pomoc szpitalowi, no, gdzie większościowym udziałowcem, jak już mówiłem, jest powiat? No, zaczniemy ponownie. Tomasz Widziak, proszę bardzo, tylko ustawię zegar, jeśli pan pozwoli, proszę bardzo. A przepraszam, Jacek Fior. Tak się skupiłem na zegarze. Przepraszam, nie mocno. Dziękuję bardzo. No cóż, no to jest temat, który nie tyle, no to dla każdego najważniejszy, dla każdego z nas, albo powinien być najważniejszy. Ja to obserwowałem przez ostatnie lata z pewnym smutkiem, bo my powtarzamy tą frazę, że szpital jest najważniejszy, powtarza to również burmistrz Stawiarski. Ja nigdy przez ani minutę nie zauważyłem, żeby on naprawdę był dla burmistrza najważniejszy, ponieważ był tylko i wyłącznie poletkiem politycznej gry. Za każdym razem, czy chodziło o dofinansowanie, czy chodziło o dobór zarządzających tym szpitalem, to zawsze była tylko i wyłącznie polityka. A kiedy się zaczęło sypać, bo jednak kiedy się wybierze osoby, które nie potrafią zarządzać placówką zdrowia i się zaczyna sypać, to wtedy się pojawiła retoryka, to nie ja. Już jakby dobiciem tego dla mnie najgorszym było, kiedy w momencie, kiedy straciliśmy ginekologię, straciliśmy położniczy oddział, pediatrię, to burmistrz pisał i wołał, odzyskajmy oddział położniczy. To jest po prostu coś niebywałego dla mnie, że można przyczynić się do tego, udawać, że się tego nie zrobiło i jeszcze później, jak w tym powiedzeniu, przywdziać ornat i dzwonić na mszę. Tak się nie da zarządzać placówką oświatową. Więc tak naprawdę, jeśli pan pyta o rozwiązanie, no to rozwiązanie jest banalnie proste. Wycofać polityków z tego, zatrudnić osoby, które rzeczywiście zarządzają szpitalem, a nie tylko tam są, przeznaczyć pieniądze, które musimy przeznaczać jako gmina i powiat, nie uciekać od odpowiedzialności, bo mamy 3% czy 4% mniej i po prostu dbać o to miejsce tak, żeby mieszkańcy z niego korzystali. Dziękuję bardzo.
Tomasz Wiciak, wywołany już wcześniej. Włączam. Zgadzam się z tu moim przedmówcą. Szpital jest to najważniejsza instytucja w naszym mieście i w naszym powiecie. Szanowni Państwo, w tamtym roku szpitale powiatowe wygenerowały 30 miliardów straty. Większość szpitali powiatowych generuje. Dlaczego? Ponieważ jest zła wycena świadczeń, wycena punktów. I teraz powrócimy do 2006 roku, kiedy został SPZOS przekształcony, 2008, przepraszam, przekształcony w spółkę. Idea była dobra, żeby to funkcjonowało. Funkcjonowała bardzo dobrze do 2018 roku, kiedy szpital nie przynosił straty. Kiedy koszty pracy innych usług wzrosły, zaczęła powstawać strata. W tamten rok strata namysłowskiego szpitala 3 900 000 zł. Była ona mniejsza niż porównywalny rok do roku, a w roku, kiedy wybuchła pandemia, zakładano stratę 9 milionów złotych, udało się tą stratę wygenerować do 5 milionów. Ktoś powie, no jak to możliwe, że szpital generuje stratę? I to jest absurdalne, że wycena punktów, która płynie z Warszawy, gdzie szpital wypracowuje 100 ileś procent kontraktu, i tak jest ujemna. Dlatego stety, niestety, samorząd powiatowy i gminny, bo powiatowy samodzielnie sobie nie poradzi. Podobny układ jest w Kluczborku, gdzie szpital wspiera gmina i powiat razem. U nas jest to 5 gmin i powiat namysłowski. No trzeba robić wszystko, aby ta strata była jak najmniejsza, ale jeżeli rozwiązania nie pójdą systemowe, i o tym wszyscy mówią, Związek Powiatów Polskich, szpitale powiatowe będą miały bardzo trudną sytuację. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Stawiarski, proszę bardzo, włączam zegar. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, szpital, namysłowski szpital, to na pewno będzie najważniejsze wyzwanie, jakie przed nami stoi na przyszłą kadencję. Zdajemy sobie sprawę z tej trudności, która jest, ale ja wszystkie swoje zobowiązania, jakie podjąłem względem szpitala, wypełniłem. To jest 6 700 000 zł przekazane w tej kadencji na namysłowski szpital. Poprzez podniesienie kapitału w tym szpitalu, ale również poprzez umorzenia podatków, ale również poprzez wsparcie w różnych trudnych sytuacjach, jak to miało miejsce na przykład w sytuacji pandemii COVID, gdzie kupowaliśmy różnego rodzaju sprzęt do szpitala, na przykład respiratory czy kombinezony. Zdajemy sobie sprawę, że ten szpital wymaga głębokiej reorganizacji, ale jak ja to mówię, popatrzmy na szpital w Brzegu. 4 600 000 na plusie w tym roku według ostatniego bilansu poprzez dobre zarządzanie. Zarządzają szpitalem w Brzegu osoby z Namysłowa. Dyrektorem jest człowiek z Namysłowa i za finanse odpowiada osoba z Namysłowa. Dlaczego ci ludzie muszą jeździć do Brzegu do pracy, a nie pracują w naszym namysłowskim szpitalu? Ten szpital wymaga głębokich zmian organizacyjnych i my to w następnej kadencji zrobimy. Ja jako burmistrz zrobię to w następnej kadencji, ale również poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu. Również sama organizacja szpitala, samo jego funkcjonowanie wymaga zmian, bo uważam, że to jest patologia, że jest to spółka, która nie jest wyposażona w majątek. Tą spółkę trzeba wyposażyć w majątek po to, aby ona mogła na własne konto zaciągać różnego rodzaju zobowiązania. I my to w następnej kadencji, Szanowni Państwo, zrobimy. Dziękuję bardzo. Marcin Biliński, słuchamy. Tak, dziękuję za głos. Szanowni Państwo, miałem zacząć swoją wypowiedź od trochę innej kwestii, natomiast muszę się odnieść do swojego przedmówcy. Pragnę przypomnieć, że w poprzedniej kadencji pan Bartłomiej Stawiarski był wicestarostą i tworzył koalicję w powiecie namysłowskim, która ma większość udziałów w namysłowskim szpitalu. Obecnie jest burmistrzem Namysłowa, czyli reprezentuje gminę Namysłów w prawach właścicielskich w szpitalu, więc ma pełny wpływ na to, co się dzieje w szpitalu. Kiedy słyszę takie rzeczy, że zmienimy to w następnej kadencji, to przepraszam bardzo, ale gdzie był przez ostatnie 6 lat, czy tak naprawdę 8? Natomiast bardzo mnie cieszy to, i ja ostatnio to na sesji powiedziałem, bardzo mnie cieszy to, że wszystkie środowiska, od lewicy do prawicy, po bezpartyjnych i wszystkie stowarzyszenia, łączy nas to, że chcemy, aby ten szpital funkcjonował i funkcjonował dobrze dla dobra naszych mieszkańców. Ja na sesji budżetowej zgłosiłem poprawkę, odpowiadając typowo na pytanie pana redaktora, czy popieram, aby samorząd gminy również włączał się w finansowanie szpitala. Tak, popieram, i właśnie moja poprawka, dzięki której zwiększono dofinansowanie, dokapitalizowanie szpitala do kwoty 2,5 miliona złotych, była realnym działaniem na to, żeby wesprzeć ten szpital. Z przekazaniem tych pieniędzy no, jest różnie, natomiast to już jest kwestia burmistrza, który myślę, że po wyborach będzie inny i przeleje po prostu te pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Jacek Ochędzan, słuchamy.
Tak, szpital to jest cały czas temat bardzo gorący w Namysłowie. Mieliśmy wiele spotkań na sesji. Tutaj no, zazwyczaj nie odnoszę się do tego, co mówi pan burmistrz w tej chwili. Jednak będę musiał, w zasadzie cieszy taka samokrytyka. Dobrze, że po 5 latach udało się rozpoznać zagrożenia, jak również problemy szpitala. To dobrze, wróży na przyszłość. Za to, jeśli chodzi o nasz szpital, powstał plan restrukturyzacji. Nikt nie odważył się go wdrożyć. Cały czas mamy do czynienia jednak bardziej z nominatami. Ja w zależności od tego, jakie są przekazy medialne, to raz ci ludzie są super, raz są praktycznie do wyrzucenia. Myślę, że to nie jest kwestia jak gdyby właśnie podlegająca nam, powinna bardziej podlegać, tak jak kolega tam wcześniej też mówił, Jacek, pełnemu jak gdyby biznesowi, czyli krótko mówiąc potrzebujemy menadżerów. Sam szpital nie jest na pewno możliwy do utrzymania i udźwignięcia w pełnej formie przez samą gminę i sam powiat. Była taka prośba i nawet były jakieś wycieczki do NFZ-u i do ministerstwa, ale miejmy nadzieję, że też jakiś plan ogólny powstanie w Polsce. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to była pierwsza część, w której pytania zadawałem ja. Teraz pytania zadawać sobie będą nawzajem kandydaci. Raz jeszcze przypomnę, kandydat wskazuje wybranego innego kandydata, zadaje mu pytanie. Pytanie do minuty, odpowiedź również do minuty. Jeśli Państwo pozwolą, to tutaj wyregulujemy nasz zegar. Jacek Fior zadaje pytanie, a ja włączam zegar. Przede wszystkim zazdroszczę kolegom, że mieli okazję ripostować. Mi to nie było dane, ale zobaczymy, może teraz coś więcej się wydarzy. Ja skieruję pytanie do Marcina Bilińskiego. W związku z tym, że przez większość kadencji prowadził pan komisję rewizyjną. Wiem, bo sam to obserwowałem, jak trudno było często dotrzeć do spółek gminnych, żeby je zwyczajnie skontrolować, co wynika z ustawy samorządowej. Po tych latach, kiedy już docieraliśmy, rzeczywiście i ujawnialiśmy różne nieprawidłowości, mniejsze lub większe, bo to nie jest tak, że każdej spółce się źle dzieje. Jak pan miałby pomóc na reformę spółek gminnych, żebyśmy uniknęli takich sytuacji, jakie miały w tej kadencji miejsca? Dziękuję bardzo. Słuchajmy odpowiedzi. Jeśli chodzi o pomysł na spółki gminne, myślę, że tutaj tak jak zwykle ryba psuje się od głowy i najważniejsze jest to, aby były osoby odpowiednie zarządzające, bo to jest podstawa. Natomiast jeśli obserwując to, co się w mijającej kadencji dzieje w Namysłowie, no to oceniam to bardzo źle pod względem personalnym przede wszystkim. Spójrzmy na spółkę ZAN, w której mieliśmy okazję robić kontrolę komisji rewizyjnej. No, prezesem została osoba, która moje ocenie oczywiście nie posiada żadnych kompetencji poza znajomościami. Dyrektorem w tej spółce zostaje mąż pani wiceburmistrz. No, wiecie Państwo, no, uważam, że to jest fatalne pod względem takiego nepotyzmu. Dlatego moim pomysłem, bardzo prostym, ale funkcjonującym w całej Polsce, we wszystkich samorządach, które dobrze funkcjonują, to odpowiednie osoby, fachowcy na stanowiskach kierowniczych, w zarządach, które po prostu poprowadzą te spółki tak, jak powinny one funkcjonować. Dziękuję bardzo. I pytanie zadaje Tomasz Wiciak. Pytanie do pana Jacka Fiora. Panie Jacku, tak jak powiedziałem, budżet gminy, ważne, żeby był duży, jeszcze większy. Jak pan widzi jako przyszły burmistrz zwiększanie podatków lokalnych i od nieruchomości dla przedsiębiorców? Wiadomo, gmina musi zarabiać, inflacja cały czas jest. I jak to pan widzi? Poprzez ostatnie 9 lat, z tego co orientuję się, Rada Miejska nie podniosła podatków przez 9 lat. Natomiast ja czegoś się obawiam, że w pewnym momencie trzeba będzie podnieść podatki ze względu na to, że no wiadomo, musimy więcej płacić za pracę nauczycieli, pracę urzędników, drogi kosztują. Ja pamiętam w starostwie asfalt na początku kilometr kosztował 200 tysięcy, teraz to jest blisko 700-800 tysięcy. Jak pan to widzi? Proszę bardzo, słuchanie odpowiedzi. Bardzo dobre pytanie. Co do zasady, i ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym, ja nie unikam trudnych tematów. Jeśli budżet będzie wymagał wsparcia i przyjdzie potrzeba podnieść podatek, podnieść daninę, podnieść opłaty, tak jak musieliśmy to zrobić za opłatę za śmieci,
to jako burmistrz nie będę udawał, że to nie ja, że to radni. W każdej trudnej sytuacji tej kadencji, kiedy przychodziło do trudnych decyzji, burmistrz chował się, nie potrafił stanąć przed mieszkańcami i powiedzieć, taka jest sytuacja, tego wymaga dobro gminy, żebyśmy podnieśli dany podatek czy daną opłatę, a czasami tak jest. No, budżet nie jest z gumy, on wymaga tego zasilenia lokalnego również, nie tylko rządowego. Więc odpowiadając na pytanie, ja dzisiaj nie potrafię powiedzieć, czy taka potrzeba będzie, ale mogę zadeklarować, że jeśli ona będzie, to uczciwie stanę przed mieszkańcami i powiem wam, dlaczego taka jest potrzeba, dlaczego musimy to wspólnie zrobić i nie będę się chował za radnymi. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje Bartłomiej Stawiarski. Szanowni Państwo, ja zadam pytanie panu Jackowi Fierowi, jako przedstawicielowi największej, można powiedzieć, partii dzisiaj. Wynotowałem sobie 9 takich głównych tez pana programowych. Drogi osiedlowe chce pan zrobić. Mamy 20 milionów na te drogi osiedlowe. Ratujmy namysłowski szpital. Mówiliśmy już o pomysłach na ratowanie tego szpitala. Obniżymy koszty wywozu śmieci. Mamy dzisiaj najtańsze w województwie. 17 zł na terenach wiejskich, 25 w mieście. Przywrócimy blask rynkowi. To my remontujemy mury i kamienice. Przywrócimy atrakcyjność Widawy. Przypomnę, że ona jest pod zarządem Wód Polskich. Zbudujemy infrastrukturę turystyczną. Właśnie ją budujemy poprzez rewitalizację placu pod Grzybkiem na przykład. Uruchomimy komunikację miejską. Ona już była uruchomiona. My proponujemy miejskiego Ubera. Internet szerokopasmowy pan proponuje. Właśnie się robi. 1700 domostw będzie podłączonych. Zbudujemy windy przy kładce PKP. Nieruchomość pod zarządem PKP. Panie Jacku, skoro wszystko jest robione albo dziękuję nie jest w kompetencji bardzo gminy, to po co pan startuje? Proszę bardzo, słuchajmy odpowiedzi. Mocne. Startuję to oczywiście po to, żeby zrobić to lepiej. Pan wcześniej raczył się pochwalić Parkiem Pokoleń, który pan buduje bodajże od ponad 3 lat, tracąc kolejną rundę możliwego dofinansowania z Fundacji Velux, bo nie potrafi pan tego zrealizować. Chyba jednak nie rozumie pan do końca tego, co proponuje w mieście. Mnie nie interesuje malowanie elewacji, kiedy w środku nie działają podstawowe instalacje. Malowanie elewacji jest po to, żeby coś ukryć. Ja wolę się zająć tymi sprawami, które rzeczywiście mieszkańców bolą. To, że pan mówi o dofinansowaniu 20 milionów na drogi, ja je bardzo chętnie wykorzystam, ale nie będę uciekał się do trików i sztuczek, żeby zmienić kolejność budowania tych dróg na osiedli. Nie będę karał jednego czy drugiego radnego za to, że się ze mną nie zgadza, nie budując tych dróg. Proszę jeszcze raz przeczytać mój program. Pytanie zadaje pan Marcin Biliński. Słuchamy. Fundamentem funkcjonowania każdego państwa demokratycznego jest prawo. Jednym z filarów, jedną z władz jest sądownictwo. I ja w związku z tym chciałem zadać pytanie Bartłomiejowi Stawiarskiemu. Szanowni Państwo, 26 lutego zapadło postanowienie, prawomocne już miesiąc temu, Sądu Okręgowego w Opolu. I proste pytanie do tutaj siedzącego burmistrza. Dlaczego pan nie wykonał orzeczenia sądu, nie zamieścił pan sprostowania w swoich mediach społecznościowych i kiedy pan to zrobi? Dziękuję bardzo. Słuchamy odpowiedzi. Włączam zegar. Szanowni Państwo, prawdę mówiąc, spodziewałem się tego pytania, bo one było bardzo przewidywalne. Także panie... Dziękuję. Zawsze można... Zawsze można jeździć wózkami po mieście. Szanowni Państwo, nie wiem, jakich pan radny ma prawników, skoro uważa, że to orzeczenie jest prawomocne, bo ja to mam przy sobie taki list, który właśnie w tej sprawie, odebrałem go dzisiaj z Poczty Polskiej. Po otwarciu okazuje się, że ja mam jeszcze możliwość wystąpienia o uzasadnienie. Później sąd mi to uzasadnienie wyśle i dopiero po wyczerpaniu tej całej procedury ta sprawa będzie prawomocna. Także szanowni Państwo, ja szanuję wyroki sądów, nawet jeżeli bym się z nimi osobiście nie zgadzał. To szanuję wyroki sądów. Jeżeli ten wyrok będzie prawomocny, to czy on będzie korzystny dla mnie, czy niekorzystny, ja się do niego zastosuję. Dziękuję bardzo.
I pytanie zadaje Jacek Ochędzan. Ja pozwolę sobie zadać pytanie do Jacka Fiora, który, no powiedzmy, pytanie nie będzie zbyt łatwe, ale mimo wszystko zadam je. Mamy, jak widać, nawet na sali dość dużą polaryzację. PiS, PO, trochę, że tak powiem, to się odbywa u nas jak w mediach warszawskich. Osobiście trochę jestem przeciwny temu, państwo wiecie. Jeżeli pan zostanie burmistrzem, jak zasypać tą dziurę? Słucham odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Chyba niejednokrotnie o tym mówiłem, że to właściwie esencja tego, dlaczego startuję w wyborach na burmistrza. Jak już kilkakrotnie powtarzałem, to, że burmistrz buduje drogi, czy zapewni światłowód, to jest jego obowiązek. To naprawdę każdy burmistrz to zrobi. Lepiej lub gorzej, ale to zrobi. Całą sztuką będzie zbudować wspólnotę i to jest trudność, przed którą stoimy dzisiaj w Namysłowie również. Nie powiem, że wiem od razu, jak to zrobić. Wiem, jak szanować ludzi, bez względu na to, skąd pochodzą. I każdy, kto ze mną rozmawiał, wie o tym, że tak jest. Mogę powiedzieć, że w końcu dosyć szybko udało mi się pogodzić dwie strony politycznego sporu lokalnie, Platformę i Przyjazny. Nie przypisuję sobie wszystkich tych zasług, ale jednak dzisiaj stanowimy dosyć zgraną grupę, a nie od razu tak było. Mam przyjaciół chyba po każdej stronie niestety czas politycznej minął. I do każdego z nich podchodzę z szacunkiem. Ale będzie, dziękuję. Jak mówiłem, szansa pojawi się na uzupełnienie. Skończył pan odpowiadać, ale będzie tam teraz pan jeszcze raz pytał. Proszę bardzo. A, rzeczywiście. Włączamy tak zegar. Rzeczywiście. To ja może oddam pytanie. Jacek Fior. Oddam pytanie Jackowi Ochędzanowi. Ja wiem, że przez właściwie większość obrad sesji działalności naszej Rady pan zwykle bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, jak wydatkowane są środki publiczne. Powiem, pewnie nie będzie przesadą, jak powiem, że taki konik jeden, którym pan się zajmuje. Mamy też obecnie sytuację, w której są duże wątpliwości co do tego, czy wydatki gminne dzisiaj nie są tak naprawdę prowadzoną kampanią. Ja już pomijam 15 tysięcy wydane na teledysk, który sam w sobie jest świetnym teledyskiem, ale jednak mam wątpliwości, czy wypuszczenie go za nasze pieniądze w kampanii było dobrym pomysłem. Jak by pan zabezpieczył nas w przyszłości, będąc burmistrzem, przed tym, żeby takie sytuacje się nie powtarzały? Dziękujemy. To było pytanie. Teraz będzie odpowiedź. Dziękuję bardzo. Naprawdę to jest trudne pytanie, wbrew pozorom, ponieważ mamy prawodawstwo takie, jakie w tej chwili jest. Ja w swojej kadencji odważyłem się kilka razy zgłosić pewne działania finansowe, które uważałem, że przekraczają nie tylko już jakieś przyzwoite zachowania, ale również narażają gminę na straty finansowe czy uszczuplają budżet gminy. I jednak zarówno instytucje do tego powołane, jak i sądy bardzo lekko traktują takie działania. Mieliśmy kilka też sporów w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa posunęła się nawet do takiego rozstrzygnięcia, że skoro pieniądze zostały wydane i, że tak powiem, sumują się słupki na zero, no bo to jest budżet, czyli ile wpływa, tyle wypływa. Przepraszam bardzo. Jest okay. No czas jest nieubłagany. To już tylko może osoba burmistrza zabezpieczyć. Dobrze. To teraz Tomasz Wiciak pyta. Włączamy zegar. Pytanie kieruję do pana burmistrza Stawiarskiego. W budżecie gminy Namysłów na rok 2024 gmina dopłaci do odpadów 1 700 000. Płacimy najmniej, można powiedzieć, w województwie, ale tak naprawdę płacimy z naszych podatków, bo my płacimy to wszyscy razem. Czy nieuczciwiej by było, aby Rada Miejska podjęła pełną odpłatność, żeby gmina nie dokładała do śmieci? Czy gmina powinna dokładać do tego? Bo są rozbieżne zdania tak naprawdę. Bo inne gminy płacą więcej, ale za te 1 700 000 można by było zrobić parę kilometrów więcej dróg. Jak pan się do tego, panie burmistrzu, stosunkuje? Słuchamy odpowiedzi.
Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy jedne z najtańszych odpadów w województwie. Gmina Prudnik zrobiła taki projekt ekologiczny, gdzie podsumowała ceny śmieci praktycznie w całym województwie. Tak jak mówię, 17 zł na terenach wiejskich i 25 w mieście. Jak popatrzycie Państwo na gminy sąsiednie, to jest naprawdę najmniej. Ale podjęliśmy decyzję, raz podnieśliśmy te ceny za wywóz odpadów przy aprobacie wszystkich radnych, bo ja przypomnę Państwu, że ja prawie przez całą kadencję nie miałem większości w Radzie Miejskiej, także to musieli zaaprobować radni. I z pełną odpowiedzialnością, bo były to czasy COVID-u, dużego kryzysu ekonomicznego i podjęliśmy wtedy decyzję, że nie będziemy obciążać naszych mieszkańców dodatkowymi opłatami, mając pełną świadomość, że my jako gmina do tego dołożymy. Ja wiem, że przepisy prawa wyglądają tak, że system gospodarki odpadami powinien się bilansować, czyli gmina nie powinna na tym ani zarabiać, ani do tego dokładać. Natomiast wtedy to była nasza świadoma decyzja, bo jeżeli mieszkańcy i przedsiębiorcy ponosili różne ciężary i niedogodności związane z pandemią czy z kryzysem ekonomicznym, nie chcieliśmy im dokładać dodatkowych opłat. Dziękujemy bardzo, ale zostaje pan przy głosie. Zostaje pan przy głosie, bo teraz czas na pytanie. Proszę bardzo, ja się już rozluźniłam. Proszę bardzo, minuta dla pana. Szanowni Państwo, ja mam znowu pytanie do pana Jacka Fiora, bo to był praktycznie przez całą kadencję mój ulubiony radny. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wspólnie nawet napisaliśmy książkę, to znaczy ja napisałem, pan Jacek ją przetłumaczył na język angielski. Jesteśmy w niej razem, polecam, o zamku w Łączanach, także kiedyś współpracowaliśmy, być może ten dzień jeszcze przyjdzie. Panie Jacku, tak jak mówiłem, przez prawie całą kadencję nie miałem większości w Radzie Miejskiej, to znaczy, że Państwo jako radni mogliście decydować i o kształcie budżetu, i o kształcie podejmowanych uchwał, mieliście inicjatywę uchwałodawczą. Mogliście w zasadzie, prawdę mówiąc, zrobić przez większość kadencji wszystko. Ta kadencja trwała ponad 5 lat. Ja mam do pana taką prośbę, żeby pan wymienił 5 swoich takich sztandarowych projektów, które pan zrealizował jako radny. Myślę, że dla aktywnego radnego, który chce być burmistrzem, jeden projekt na rok to wcale nie jest dużo. Dziękuję bardzo. Odpowiada Jacek Fior. Dziękuję bardzo. Znaczy, jakby przyzwyczaiłem się do tego, że drugie pana imię to manipulacja, więc właściwie większość tego, co pan powiedział, jest manipulacją. Nie pisaliśmy razem książki, dostałem zlecenie, nie wiedziałem nawet, kto jest autorem i nie miałoby to znaczenia i tak bym ją dobrze przetłumaczył. Powiedział pan, że nie miał większości w Radzie i właściwie mogliśmy zrobić wszystko. To proszę mi powiedzieć, gdzie są pieniądze na Czochra i Bobra Fest, które zarządziliśmy w budżecie, z mojej inicjatywy między innymi, jedna z 5, o które pan prosi. Gdzie te pieniądze poszły? Nie przynajmniej przypadkiem na kuriera? Więc proszę nie żartować i nie mówić mi przed mieszkańcami, że my jako radni mogliśmy wszystko zrobić. Bo nie mogliśmy, bo większość takich inicjatyw pan blokował. Jest pan jedyną osobą, z której spotkań spisywałem sobie protokół, żeby wiedzieć po każdej takiej rozmowie, co pan później nakłamie na mój Dziękujemy temat. Dziękujemy bardzo. Pytanie zadaje Marcin Bliński. Ja swoje pytanie chcę skierować do mojego sąsiada po lewej stronie, chociaż on serce ma bardziej po prawej. Chodzi mi tutaj o dialog i komunikację. Jak pan ocenia w obecnej kadencji, mijającej kadencji, dialog i komunikację burmistrza z mieszkańcami, z radnymi, z organizacjami pozarządowymi? Jak widziałby pan to w przyszłości? W związku z tym, że mam jeszcze chwilę czasu, to mogę się odnieść do odpowiedzi pana Bartłomieja. Powiem tylko tak, sędziowie sądu okręgowego uważają, że wyroki są prawomocne, ale co oni się znają, prawda? Więc tyle w tej kwestii. To było pytanie. Tak, to było pytanie. To teraz czas na odpowiedź, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dialog, tak, to jest słowo klucz. Dialog, pluralizm też. To też na zasadzie moi rodzice zdobywali. Więc oczywiście no, ta kadencja jest pod tym względem jałowa. No, to nie były jakieś oddolne ruchy. To było, że tak powiem, cały czas organizowane. Jeśli chodzi znowuż o politykę informacyjną, czyli też w pewien sposób informacja, dialog ze społeczeństwem, no to praktycznie rzecz biorąc ona była monokulturą. Nie? To Państwo chyba wszyscy też widzieli na obrazkach. To jest bardzo złe i nie buduje w ogóle społeczności w namysłowie. Nie jest tak, że my jesteśmy teraz tylko, wcześniej przed nami byli inni, za nami będą też następni. Musimy to budować przez wiele lat.
Ja nawet zauważyłem przy niektórych wypowiedziach, że ktoś myślał, że wcześniej nic nie było. Dziękuję bardzo. Ale proszę nie odkładać mikrofonu, bo zadaje pan pytanie teraz. Proszę bardzo. A właśnie, więc odwdzięczę się pytaniem do kolegi. Chciałbym się spytać, czy jeśli zostałby burmistrzem, uważa, że jest sens kontynuowania gdyby wspierania sportu poprzez spółkę NOSiR? Proszę bardzo, słucham odpowiedzi. Spółka NOSiR to taka, można powiedzieć, od dłuższego czasu gorąca spółka. Pamiętam, jak burmistrz obecny, Bartłomiej Stawiarski, obiecywał jej likwidację w 2018 roku. Osobiście uważam, że ta spółka funkcjonuje źle. Że tak naprawdę, kiedy nie funkcjonuje basen, ona nie widzę sensu jej istnienia na tą chwilę. Być może w sytuacji, kiedy basen w końcu, po tych 5 latach prawie, zostanie uruchomiony, ona może będzie faktycznie miała sens, bo funkcjonowanie spółek prawa handlowego w samorządach też ma swoje dobre strony. Natomiast jeśli miałaby ona funkcjonować, to na pewno nie w takiej formie, w takim kształcie jak obecnie, to ona powinna organizować wydarzenia, bardzo fajne wydarzenia sportowe, powinna nie tylko zarządzać obiektami i je sprzątać, ale przede wszystkim właśnie organizować świetne wydarzenia. Wydarzenia sportowe, które obecnie organizują organizacje pozarządowe, tak naprawdę przejęły rolę. Dziękuję bardzo. To była, proszę Państwa, ta część, w której zadawaliśmy sobie pytania. Jeszcze po minucie dla Panów na podsumowanie tej części. Proszę bardzo, zaczniemy od Jacka Fiora. Chyba powtórzę po części to, co już wcześniej powiedziałem. Ja naprawdę uważam, że Namysłów i 32 sołectwa to nasze wspólne bogactwo. Chciałbym, i to jest mój nadrzędny cel, żeby zwrócić gminę mieszkańcom, żeby każdy, kto tutaj mieszka, czuł się u siebie. Żeby realizacja pomysłów nie zależała od tego, jakie ktoś ma poglądy polityczne, jakie ma barwy polityczne. Bo budowanie dróg, czy wspieranie sportu, czy pozyskiwanie środków, tak jak już powiedziałem, to jest obowiązek burmistrza. Za to pobiera wynagrodzenie i nie ma się tutaj czym chwalić za bardzo. Trudniejszą rolą, którą powtarzam, niektórzy nie dźwignęli tej roli, jest budowanie wspólnoty. Jest sprawienie, żebyśmy wszyscy czuli się tutaj na miejscu. To jest moja gwarancja jako przyszłego burmistrza, że zmienię tą politykę ja na my. Bo Namysłów to my, gmina, nasza gmina to my, więc Namysłów ma być dla wszystkich, nie dla wybranych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Wiciak, proszę bardzo, minuta dla pana. Padło to z ust kilku kandydatów. Właśnie, zakończenie tych wojen w Namysłowie, bo na Dubois to było chyba w ostatnich przez 5 lat bardzo gorąco, przez 5,5 roku. Dziękuję, panie pośle, Dybuła, źle odmieniłem. I chyba Namysłowianie już trochę są zmęczeni walką między partią A, partią B, a może jeszcze C. Po prostu chcą trochę spokoju, chcą normalnie iść do pracy. A jak popatrzymy na samą przebieg kampanii tych plakatów, to chyba drugiego miasta takiego w Polsce nie mamy, co jest tak mocno obanerowane, po dużo jeżdżę po kraju i to tak drugiego miasta nie widziałem. To pokazuje, jak wysoki poziom jest ten zewnętrzny, a ten wewnętrzny jest bardzo ogromny. I ja życzę sobie i każdemu tutaj z kandydatów, jeżeli przyjdzie mu piastować ten urząd tego burmistrza, aby nie zapomniał o tych słowach, które dzisiaj powiedział, że wspólnota i dialog będą dla niego czymś najważniejszym. Bo można budować drogi, świetlice, ale można kłócić społeczeństwo. Można się kłócić i nie budować dobra. Ja życzę każdemu z was, abyście zbudowali ten dialog. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Stawiarski, minuta dla pana, proszę bardzo. Szanowni państwo, 5 lat temu szliśmy do wyborów pod hasłem praca nie obietnice i to zobowiązanie zrealizowaliśmy. Zrealizowaliśmy inwestycje z dofinansowań zewnętrznych za prawie 80 milionów, które przekładają się na ponad 110 milionów inwestycji. Budowaliśmy wszelkiego rodzaju infrastrukturę i drogi, ale nie tylko mury i asfalt były ważne, ale też wspieraliśmy różnego rodzaju środowiska. Na nasze wsparcie mogli liczyć seniorzy, pszczelarze, diabetycy, niewidomi, i wiele, wiele innych środowisk. Teraz idziemy do wyborów pod hasłem wielkiej modernizacji Namysłowa i gminy Namysłów na miarę ośrodka
na miarę naszych oczekiwań, na co zasługujemy. Już mamy 20 milionów na drogi gminne. Będziemy wprowadzać wiele inicjatyw dla seniorów. Transport na żądanie, 2000 zł dla seniora na pakiet medyczny, 1000 zł dla ludzi, którzy znajdują się w potrzebie. Będziemy centra aktywizacji, będziemy budować różnego rodzaju miejsca rekreacji i wypoczynku, także dla seniorów. Park pokoleń, miejsce wypoczynku, tak zwaną Rivierę, również z miejską plażą i z oczkiem wodnym. Marcin Bliński, minuta. Szanowni Państwo, ja pojawiłem się w tej tak zwanej lokalnej polityce 5 lat temu na takiej kanwie trochę sprzeciwu wobec tego, co się działo. Wystartowałem, bo chciałem coś zmienić. Jestem mieszkańcem, zwykłym mieszkańcem, nie należę do żadnej partii nie zamierzam należeć. I jedyne właśnie, co mnie pchało i pcha do tego kandydowania, które nie jest wcale przyjemne, zresztą moi kandydaci mogą to potwierdzić, że start w wyborach nie jest niczym przyjemnym, ale jest konieczny. Konieczny właśnie, żeby wprowadzić zmiany. Ja, kiedy konstruowałem swój program, słuchałem głosów ludzi. Słuchałem głosów ludzi, tego, czego najbardziej potrzebują, to, co jest najbardziej potrzebne, czyli drogi, żłobki, przede wszystkim ochrona zdrowia. Sytuacja sprzed kilku dni, zaczepiają mnie panie i się pytają, co z tymi żłobkami, dlaczego nie ma miejsc, dlaczego tak ciężko się dostać. I są to realne potrzeby, które ja będę chciał rozwiązać. Dziękuję bardzo. I został nam Jacek Ochędzan. Minuta, słuchamy. Bardzo dziękuję. A więc, szanowni państwo, ja nie przygotowałem sobie mowy na koniec, ale z dyskusji wynotowałem kilka zagadnień, których może nie zdążyłem, może chciałbym jeszcze rozwinąć. Pierwsze to te podatki, oczywiście nieszczęsne. Starajmy się zwiększać ilość podatków, które wpływa, czyli krótko mówiąc, no nie sądzę, żebym jakiegokolwiek przedsiębiorcę odesłał od drzwi albo utrudniał mu działalność w Namysłowie. To niestety się zdarzało, nawet mieliśmy taki spór w tym zakresie, więc powinniśmy rzeczywiście poszukać pod tym względem, rozwinąć się, ale to zależy właśnie też od infrastruktury, którą rozbudowujemy, ale rozbudowujmy ją rzeczywiście w pełni. Jeśli chodzi znowuż o to zasypywanie dziury, no uważam, że mam we wszystkich środowiskach znajomych. Tutaj nawet śmialiśmy się z niektórymi, że tą kampanią się troszkę bawię, bo ja nie mam żadnej presji w tym przypadku, nie muszę spełnić oczekiwań. Dziękujemy bardzo. Chcę po prostu coś zrobić dobrego. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, to była pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania. Na jej zakończenie, zanim przeniesiemy się do internetu i oddamy Państwu głos, raz jeszcze pozwolę sobie przedstawić panów kandydatów do fotela burmistrza Namysłowa. Uczynię to w kolejności alfabetycznej znowu. Marcin Biliński, Komitet Wyborczy Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego. Jacek Fior, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Jacek Fior, a teraz Jacek Ochędzan, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja, Jacek Ochędzan, Inicjatywa Lokalna. Bartłomiej Stawiarski, Komitet Wyborczy Wyborców Stawiarski Bartłomiej, Aktywny Samorząd. I Tomasz Wiciak, Komitet Wyborczy Wyborców Trzecia Droga, Ziemia Namysłowska. Na ciąg dalszy naszych słuchaczy zapraszamy oczywiście do internetu. Tam, proszę Państwa, bezpośrednia transmisja. Później po programie będzie też możliwość odtworzenia poprzez stronę Radia Opole tych pytań, które za chwilę, mam nadzieję, padną, a więc, proszę Państwa, przenosimy się do internetu. A w tej części, proszę Państwa, zasady są takie, że tam jest mikrofon, Państwo są na sali, tutaj są kandydaci. Zasada jest tylko jedna właściwie. 30 sekund na pytanie, minuta na odpowiedź. Prosiłbym również o przedstawianie się, tak abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. No, kto? Ten pan podniósł najpierw rękę, później pan. Zapraszamy, tak jak mówiłem, starajmy się mieścić z pytaniami w 30 sekundach. Aha, przepraszam, jeszcze jedna ważna uwaga. Ta część potrwa do 19.30. Proszę bardzo. Momencik, bo coś tutaj mamy. Tak, proszę spróbować jeszcze raz. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Waldemar Swobodzian i mam pytanie do pana Jacka Fiora.
Panie Jacku, przypomina sobie pan spotkanie parę tygodni temu pod basenem. Tutaj pan wyraża takie frazesy, że chce pan zasypywać dziury między mieszkańcami w Namysłowie, że pan darzy sympatią wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy mogli się w rozmowach z panem o tym przekonać. Proszę o pytanie. Ja się nie przekonałem o tym. Pan wyraził wręcz nienawiść do PiS-u, a ja jestem prawicowcem. Proszę powiedzieć, w jaki sposób będzie chciał pan zasypywać dziury między ludźmi o poglądach prawicowych, a resztą społeczności Namysłowa, czyli tutaj koalicją. Dziękujemy i bardzo. Przyjaznym samorządem, gdzie tutaj pan niczego nie dokonał, bo słuchamy przyjazny samorząd, koalicja już od wielu, wielu lat dogadują się ze sobą bez pana pomocy. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję za to pytanie. Myślę, że ważnym, ważnym tłem do tego jest to, że z panem Waldemarem znam się wiele lat, więc pozwalam sobie w znajomościach prywatnych na dużo surowszą krytykę poglądów, które ktoś reprezentuje, niż gdybym to zrobił publicznie i do osoby, której nie znam. Z drugiej strony, Waldku, mój serdeczny przyjaciel, który od lat jest z PiS-u, również kandyduje na burmistrza w innym mieście. Spotykamy się, zapewniam cię, regularnie, co roku. I uwierz mi, kończy się to zawsze karczemną awanturą, bo ja go szanuję jako mojego przyjaciela, więc nie jestem wobec niego nieuczciwy, tylko uczciwy. Jeśli jego poglądy są dla mnie nieakceptowalne, to mu to mówię. I ty również wiesz, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy, kiedy mówiłeś o tematach migracji, imigrantów. Ścieraliśmy się dosyć surowo i wyrażałem swoje poglądy ostro. I nie przypominam sobie, żebyś mi nie oddawał tych ciosów, bo dyskutowaliśmy jako znajomi. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Chętnych do zadania pytania proszę o ustawienie się w kolejce, będzie tak sprawniej. Proszę bardzo, następna osoba. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Michał Śpikowski z tej strony. Pytanie moje jest takie. Fabryka w Berlinie Tesli powstawała od 2019 do 2022 roku. To jest 3 lata. Musk nazwał ją, że to jest gigafabryka. Proszę nam odpowiedzieć, dlaczego tak długo jest stawiany basen w Namysłowie. Dziękujemy. Słuchamy odpowiedzi. Szanowni Państwo, ja przypomnę chronologię, co się działo z tym basenem. Już w poprzedniej kadencji, jak rządził mój poprzednik, były sygnały, że Niecka jest spękana. Jak się zaczęła moja kadencja, te ekspertyzy, jedna, druga ekspertyza to potwierdziły, że jest faktycznie zły stan techniczny basenu. Wyobraźcie sobie Państwo, że Niecka basenu pęka i ludzie wpadają razem z wodą pod basen. To była bardzo niepopularna decyzja, żeby zamknąć ten basen. Wiele hejtu się wylało. Później następnie trzeba było zrobić dokumentację techniczną na ten basen, trzeba było zdobyć na niego pieniądze. Prawie 8 milionów dofinansowania, trzeba było wziąć też kredyt. Pierwszy przetarg 25 milionów, nie mamy takich pieniędzy. Drugi przetarg ponad 20 milionów, nie mamy takich pieniędzy. Dopiero w trzecim przetargu udało się wyłonić wykonawcę do tego przetargu i proszę Państwa, drugi rok ten basen jest remontowany. Proszę sobie wyobrazić inwestycję, wyburzenie Niecki w istniejącym budynku, bez możliwości wprowadzenia ciężkiego sprzętu. Niektórzy 2 lata budują, Szanowni Państwo, domy jednorodzinne. To była arcytrudna technologicznie, inżynieryjnie inwestycja, która za chwilę zakończy się sukcesem. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, słuchamy kolejnego pytania. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Cezary Tabak, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej. Mam pytanie do Państwa. Jak planujecie, jak przewidujecie współpracę pomiędzy stanowiskiem burmistrza Namysłowa, pomiędzy Młodzieżową Radą Miejską? Oraz czy planujecie zachować budżet taki, jaki jest? Rozumiem, że to pytanie do wszystkich po kolei, tak? Tak. Dobrze, proszę bardzo. Słuchamy, Jacek Fior. Zaskoczyło mnie. Myślałem, że to do innego kandydata jest. Ja obserwowałem współpracę poprzedniej, nie, wcześniejszej jeszcze, na początku kadencji Rady Młodzieżowej. I wydaje mi się, że kluczem do dobrej działalności Rad Młodzieżowych jest przekazanie odpowiedniego opiekuna ze strony radnych. Radny, który opiekuje się Radą Młodzieżową, ma naprawdę olbrzymią rolę w tym, żeby kierować, pokazywać, co może Rada zrobić. To zawsze są młodzi ludzie, którzy dopiero przychodzą do takiej struktury, która wymaga pewnych działań, które nie są na zasadzie chcę to zrobić, tylko trzeba czymś to wesprzeć. Więc na pewno zadbałbym o to, aby ten opiekun był właściwą osobą. Na pewno
będę zwolennikiem tego, żeby zwiększać budżet Rady Młodzieżowej i Rady Seniorów i to nie jest hasło populistyczne, bo o tym mówiliśmy dużo wcześniej, że te pieniądze powinny być zwiększone. Nie ma nic lepszego tak naprawdę niż inicjatywa oddolna i na pewno będę ją wspierał. Dziękuję bardzo. Tomasz Widziak. No ja swoją przygodę trochę z polityką, można powiedzieć, zacząłem w Młodzieżowej Radzie Miejskiej za burmistrza Kuchczyńskiego. Za burmistrza Kruszyńskiego było mi dane z kolegą Jakubem Wodarczykiem być opiekunami i powiem wprost. Może tam wtrącę się, ale ja właśnie o was mówiłem. To był ten wzorzec, który kojarzyłem. Może różniliśmy się światopoglądowo, ale zawsze powiedzieliśmy, że młodzież musi stać ponad polityką i ma po prostu powiedzieć nam, czego chcą, a my spróbujemy to działać. I to 50 tysięcy, które zostało wtedy wprowadzone, było taką iskierką, że młodzież może coś zrobić dla siebie. I ja z tego czasu, kiedy byłem opiekunem z Kubą, naprawdę bardzo się cieszę, bo wychowaliśmy wtedy radę praktycznie apolityczną i byliśmy opiekunami, gdzie młodzież zawsze mogła się do nas zwrócić. Młodzieżowa Rada Miejska, Młodzieżowa Rada Seniorów, oczywiście Młodzieżowa Rada Seniorów są bardzo ważne w naszym mieście, bo mówią o głosach dwóch społeczeństw. Młodych i ciut tych starszych i ważne, żeby ten budżet był i każdy burmistrz, który będzie, Rada Miejska powinna wspierać, utrzymać ten budżet, a nawet go zwiększyć. Dziękuję bardzo. I Bartłomiej Stawiarski, proszę bardzo. Ja pozwolę sobie na ty, bo my z Czarkiem się doskonale znamy. Czarek, dobrze wiesz, że my od wielu, można powiedzieć, już miesięcy czy nawet lat rozmawiamy ze sobą dużo. Ja zawsze was słucham i chcę wasze pomysły wcielać w życie. Jak państwo wiecie, ja tutaj przyszedłem z całą teczką różnych pomysłów, dlatego że ja mam teczkę pomysłów na tę gminę i wyciągam właśnie z tej teczki Gmina dla Młodych. To jest wszystko dostępne na moim profilu facebookowym. Wszyscy młodzi mogą się z tym zapoznać. Szanowni państwo, myślę, że... Doliczymy kilka sekund. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Myślę, że pan redaktor mi 15 sekund. Tak jest. Szanowni państwo, Gmina dla Młodych to są tak programy stypendialne, to jest bon młodzieżowy, to jest Centrum Młodych, to jest nowoczesna szkoła na miarę oczekiwań młodych ludzi, bo ona się dynamicznie zmienia. To są miejsca rekreacji dla was, to jest pump track, nowy skate park, to są tory rolkowe dla was, to są parki linowe, ale również dla osób, rodzin z niepełnosprawnościami, to są place zabaw dla osób ze specjalnymi potrzebami. Taki między innymi będzie w naszym parku pokoju. Szanowni państwo, przede wszystkim trzeba z młodymi rozmawiać i słuchać. Ja ich słuchałem, stąd ten program. Dziękuję bardzo. To idziemy dalej. Marcin Biliński, słuchamy. Tak, uważam, że takie ciała jak Młodzieżowa Rada Miejska i Namysłowska Rada Seniorów są bardzo potrzebne. One powstały, jeśli dobrze pamiętam, w kadencji 2014-2018 z inicjatywy ówczesnego burmistrza Juliana Kruszyńskiego. Natomiast niestety... Te dwa ciała w ostatnim czasie stały się częścią politycznych rozgrywek. Otóż mówiono pewnym osobom, właśnie tym środowiskom, że Rada Miejska miała zabrać pieniądze na ich działalność, co jest absolutną bzdurą i kłamstwem. Zresztą to już zostało i potwierdzone wielokrotnie przez różne osoby, w tym przez sąd. Także jak najbardziej popieram funkcjonowanie tych ciał. Jako przyszły burmistrz zapewniam pełne wsparcie, natomiast nie można dopuścić do tego, aby one były wykorzystywane do celów politycznych, do manipulacji, do okłamywania mieszkańców, bo wtedy wiele osób się do tego zniechęca i chyba nie chce w tym uczestniczyć. Także myślę, że na tym polu powinien być też dialog i po prostu prawda. Dziękuję bardzo. Prawda. Jacek Ochędzan, minuta dla pana, proszę bardzo. Dziękuję. Rzeczywiście tutaj mnie Marcin ubiegł. No tak, niestety to były jakieś rozgrywki polityczne. Mieliśmy tu przed chwilę też jak gdyby właśnie taką piękną wizualizację, jak to naprawdę wygląda. Pan burmistrz rzeczywiście bardzo często zapomina, że jest jeszcze taki organ gminy, który zresztą jest wymieniany jako pierwszy, czyli Rada Miejska. Nie wydaje mi się, aby każdy kolejny burmistrz mógł samodzielnie zmieniać wielkość budżetu, więc ja tutaj na pewno deklaruję, gdybym był burmistrzem, pełną współpracę z Radą Miejską. W tej sytuacji mamy ten budżet utrzymany, można zobaczyć fakty, czyli przez te 5 lat ten budżet funkcjonował, został nawet zwiększony, chociaż oskarżenia były oczywiście dość nieprzyjemne. Bardzo dziękuję. Tak, oczywiście tak. Dziękuję. To czas na kolejne pytanie. Proszę bardzo, zapraszam do mikrofonu.
Dzień dobry, Agnieszka Idasiak, jestem mieszkanką osiedla za Widawą. Mam pytanie do pana burmistrza, właściwie trzy pytania, ale takie bardzo krótkie. Pierwsze, co z Parkiem Północnym? Drugie, czy rzeczywiście będzie można skorzystać z basenu 18 kwietnia, nie pamiętam, chyba była taka data podana. I trzecie pytanie, dlaczego czekamy rok czasu na wybory przewodniczących osiedli i zarządów osiedli? Dziękuję bardzo. Pani się zmieściła w 30 sekundach. Proszę bardzo. Pan burmistrz ma minutę. Szanowni Państwo, mamy już gotową koncepcję zagospodarowania Parku Północnego. Proszę śledzić mój profil w mediach społecznościowych. Będę niedługo publikował szczegółowe pomysły na temat zagospodarowania tego parku. Będą tam place zabaw, będą tam parki, nowe będą miejsca rekreacji, nowe ścieżki. Mamy tą całą koncepcję przygotowaną. Tak jak mówiłem, ja przyszedłem tutaj z teczką pomysłów, także te pomysły będę już w maju realizował. Drugie pytanie może pani przypomnieć, bo... Tak, ja byłem ostatnio na basenie, już pokazywałem w mediach społecznościowych tężnię solankową, zresztą państwo możecie też ją sami zobaczyć pod basenem. Byłem również w tężni, nie możecie zobaczyć, tam można przez płot zobaczyć na basenie. Także, szanowni państwo, byłem również na basenie, codziennie prace trwają na dwie zmiany do godziny 22. Mam zapewnienia kierownika budowy, że ten basen będzie otwarty zgodnie z harmonogramem. I trzecie pytanie, przepraszam. Minuta minęła, więc nie wiem, do państwa jakby decyzji. Pan burmistrz ma odpowiedzieć? Proszę bardzo. Szanowni państwo, no wybory zostały zarządzone zgodnie z terminem, kiedy minęła kadencja. Zresztą szanowni moi koledzy radni byli łaskawi zgłosić tą sprawę do prokuratury. Prokuratura tutaj się nie dopatrzyła żadnych nieprawidłowości, bo twierdzili, że ja zwołałem te wybory niezgodnie z prawem. Kończy się kadencja samorządu. Niech się również rozpocznie nowa kadencja nowej Rady Miejskiej, nowego burmistrza i nowych rad osiedlowych. I tak to zostało zarządzone. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana do mikrofonu. Czas na kolejne pytanie. Ja do pana Jacka Fiora. Mam prośbę... Mógłby się pan przedstawić, przepraszam. Janciuk. Dziękuję bardzo. Mam prośbę, czy wesprze pan namysłowianki w sprawie in vitro? To było pytanie. Słuchajmy odpowiedzi. Proszę bardzo. Ja nie chciałbym wchodzić, jakby przypisywać sobie zasług kolegów z radnych, którzy taki projekt zgłosili w tej kadencji. Jednak przez to, że zmienił się rząd i ten projekt wchodzi z pułapu rządowego, myślę, że lokalnie takiej potrzeby nie będzie, bo ta pomoc i wsparcie w in vitro dla namysłowianek i dla wszystkich Polek będzie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czas na kolejny. Dobrze, proszę bardzo. Słuchamy kolejnego pytania. Dzień dobry, Paweł Nasiadek z Głuszyny, mieszkaniec. Pytanie mam do pana burmistrza. 20 października 2023 roku został ogłoszony przetarg na budowę drogi w Głuszynie, ulicy Kościelnej, drogi w Krasowicach i jeszcze jakieś dwie miejscowości, teraz nie pamiętam jakie. Natomiast koniec przetargu był na 7 listopada, a termin wykonania prac to miał być 30 listopada. I chciałbym zrozumieć, co ten przetarg miał pokazać. Słuchamy. Pan burmistrz ma minutę na odpowiedź. Znaczy, no, z całego serca chciałbym zrozumieć to pytanie, no ale nie do końca je rozumiem. No, skoro jest ogłoszony przetarg, wyłonione jest jakieś zadanie, wyłoniony jest jakiś wykonawca, podpisuje się z nim umowę i on w tej umowie ma terminy realizacji określonego zadania, ale proszę mi wybaczyć, ja nie pamiętam, jaki był termin realizacji ulicy Długiej w Głuszynie, bo my realizujemy 100 większych i mniejszych inwestycji około w przeciągu roku i ja niestety tak na wyrywki nie pamiętam tego, natomiast tam jest dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich, o ile dobrze pamiętam, to jest, bo pan mówi o ulicy Kościelnej czy Długiej w tej chwili? Ulicy Kościelnej. O ulicy Kościelnej. Jest to dla nas bardzo ważna ulica. Jest tam duże dofinansowanie zdobyte 66% i z tego co wiem prace mają tam w maju ruszyć. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ważna droga, tam się odbywają pogrzeby i tak dalej. Natomiast ta inwestycja, ten przetarg był ogłoszony z lekkim opóźnieniem z tego względu, że jak pan wie, gminna spółka Ekowod musiała wykonać na tej drodze kanalizację. Mamy taką zasadę, jak mieliśmy na przykład w Zielonym Dębie, w Smarchowicach Nowych, że pierw robimy kanalizację, później drogę po to, dziękuję aby nie bardzo psuć świeżo wybudowanej drogi. Dziękuję za nieudzielenie odpowiedzi. Proszę bardzo, słuchamy kolejnego pytania. Adam Maciąg, radny powiatowy. Ja do pana burmistrza Stawierskiego.
Panie burmistrzu, zbudował pan osobistą karierę na przynależności do PiS-u. Czy nie krępuje pana niewdzięczność, jaką się wykazuje pan w stosunku do tej partii, uciekając teraz pod tego szyldu i startując pod innym, pod szyldem aktywnego samorządu? W tym momencie, jak z partią, po prostu zaczyna się dziać źle. To jest jedne. Drugie, jestem radnym powiatowym. Pan udział... 30 sekund, umawiam. Pan udział... To... No ale to będzie niesprawiedliwe, no jeżeli przyznamy... Dobrze. No ja rozumiem. Może dajmy odpowiedzieć na jedno pytanie, dobrze? Minutę nie odpowiem na 5 pytań. No na jedno pytanie. Było zadane jedno pytanie. Szanowny panie radny, panie były starosto, były burmistrzu, doskonale pan wie, jak wygląda lokalna polityka i doskonale pan wie, że również wielu pana kolegów, członków Platformy Obywatelskiej startuje z różnych innych komitetów lokalnych w tych wyborach. Ja poglądy mam, jakie mam i nigdy ich nie ukrywałem, natomiast Aktywny Samorząd to jest taka inicjatywa, która skupia wielu społeczników, wielu ludzi zaangażowanych społecznie, którym jest nie po drodze z żadną partią, nie tylko z Prawem i Sprawiedliwością, ale z Lewicą, z Koalicją Obywatelską. Oni po prostu chcą zrobić coś dobrego dla naszej społeczności lokalnej, nie angażując się kompletnie w działalność partyjną. I to jest platforma dla takich ludzi, dla ludzi, dla których dialog jest najważniejszy, dla których rozmowa z mieszkańcami jest najważniejsza, a nie... I chcę panu jeszcze na koniec powiedzieć, panie Adamie, że jest tam również kilka osób, które wcześniej z Platformy Obywatelskiej startowały i bardzo się cieszę, że one są ze mną. Dziękuję bardzo. Słuchamy kolejnego pytania. Witam serdecznie, Grzegorz Szulakowski. Mam tutaj pytanie do wszystkich kandydatów i pytanie do pana Fiora. Może zacznę od tego ogólnego. Jak wiadomo, środki na sport zostały jakby... No jest tego o wiele więcej jak w przyszłych latach. Czy jeżeli któryś z panów zostanie burmistrzem, czy te środki zostaną w jakikolwiek sposób zabrane, ucięte ze sportu i jak to się nazywa dla zawodników? No dofinansowania i stypendia dokładnie. I drugie pytanko dla pana Fiora, bo tutaj nie chcę być uszczypliwy, ale chociaż, bo tutaj ciekawe pytanie pan Stawiarski zadał panu o 5 konkretach, ja bym chciał usłyszeć chociaż 3. Czyli momencik, tak. Jedno pytanie było do wszystkich, a drugie było do pana Fiora, tak? Dobrze, to zacznijmy może od tego do wszystkich. Dobrze. Pytanie o sport i dofinansowanie oczywiście elektryzuje naszą społeczność od lat, co wynika wprost z tego, w jaki sposób te pieniądze były rozdzielane. Nie śledzę może wszystkich kandydatów, ale wydaje mi się, że każdy z nas wprost o tym mówił i deklarował, bo musiałby być szaleńcem, żeby pieniądze ze sportu zabierać w mieście, które sportem żyje. Namysłów to i piłka nożna Start, i zapasy Orzeł. To są rzeczy, z których jesteśmy dumni. Do tego lekkoatletyka, której historię muszę przyznać, nawet nie byłem świadomy, że jest tak bogata. Więc odpowiadając panu, nie, na pewno środki nie będą zmniejszane. Na pewno będą inaczej wydatkowane. Według mnie lepiej, mądrzej. Nie będzie tak dużych dysproporcji w tym, kto dostaje, czyli jeśli pan głośno pokrzyczy, to dostanie więcej, bo to nie jest metoda na rozdawanie pieniędzy. No i na pewno będę pilnował, żeby w taki sposób one nie wyglądały, żeby to nie wyglądało. Dziękuję bardzo. Tomasz Wiciak. Ale to... Najpierw odpowiedzmy na to jedno pytanie. Tomasz Wiciak, Namysłowski sport to nie tylko obiekty gminne, ale powiatowe. Idzie fajnie wypracować współpracę między klubami, aby kluby piłkarskie nie kłóciły się między sobą, kto na którym boisku trwa. Mamy ileś sal gimnastycznych, które można wykorzystać. I tutaj widzę mocną współpracę między gminą i powiatem, aby wszystkie kluby pogodzić, ale przede wszystkim w sposób sprawiedliwy dzielić te pieniądze, bo żaden klub nie jest gorszy od drugiego klubu. A sport, jak wiemy, jak to zawsze nam było mówione i zresztą to wiemy, czy w młodym wieku, czy starszym, gimnastyka, aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla naszego zdrowia. A żeby te dzieciaki wyciągnąć sprzed tego komputera, Facebooka, Instagrama, dużo zależy od nas tutaj, właśnie od włodarzy miasta, od nauczycieli. A drugą rzeczą jest, żeby miały gdzie trenować, gdzie spędzać ten czas aktywny. Bo jeden będzie jeździł na deskorolce, inny będzie ćwiczył na siłowni, a inny będzie kopał gałę. I od nas zależy właśnie rajców miejskich, burmistrza, starosty,
od tego, jak będzie wyglądało nasze miasto. Ja jestem dumny z pięknego obiektu, który powstał przy pierwszym liceum ogólnokształcącym i marzy się, aby mi w tej kadencji nasz stadion namysłowski wypiękniał i kropka. Był zrobiony. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Stawiarski. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, 5 lat temu podjąłem wielkie zobowiązanie wobec środowisk sportowych dotyczące finansowania sportu, zwiększenia tego poziomu do 1 000 000 zł. To jest zrealizowane. Wzrost w tej kadencji o 71% finansowania klubów i organizacji sportowych, ale będziemy szli do przodu, bo zdaję sobie sprawę ze wzrost kosztów, inflacja, wzrost kosztów transportu na przykład, gdzie trzeba dowieźć dzieci na zawody. Wzrost wszelkich kosztów funkcjonowania jest duży i również będziemy te dotacje podnosić, ale równolegle do tego rozbudowujemy infrastrukturę sportową, co Państwo już widzicie. Przy ulicy Braterskiej powstaną takie boiska, jakich w Namysłowie jeszcze nie było. Obiekt spełniający wymogi pod 4. ligę. Zwiększyliśmy stypendia, zarówno kwoty stypendiów, jak i dostępność dla naszych młodych sportowców do stypendiów sportowych. To wszystko zrobiliśmy w konsultacji przy współudziale Namysłowskiej Rady Sportu, która wraz z moją nową kadencją już w maju również rozpocznie swoją nową kadencję jako Namysłowska Rada Sportu. Będziemy w dialogu ze sportowcami dalej rozwijać sport na każdym polu. Dziękuję bardzo. Marcin Biliński, proszę bardzo. Myślę, że miarą sportu jest to, ile w minionej kadencji klubów zakończyło swoją działalność bądź zawiesiło swoją działalność. Pieniądze na sport oczywiście, że są potrzebne, tylko ja, będąc burmistrzem, zmieniłbym sposób przydzielania tych środków, bo wiem, że tutaj pan zadający pytanie dość często w bardzo ekspresyjny sposób wyrażał swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki dzieli się te środki. Uważam, że te pieniądze przede wszystkim powinny służyć temu, aby organizować bezpłatne zajęcia dla dzieci, dla seniorów, dla wszystkich mieszkańców, bo to są pieniądze dla wszystkich. Część klubów to realizuje, część nie. Pamiętam, jak w tej mijającej kadencji była olbrzymia dysproporcja podziałów środków i to były decyzje polityczne. To były naprawdę decyzje polityczne, bo mogę ich przytoczyć kilka przykładów, choć czas mi już się pomału kończy. Natomiast zmiana sposobu przydzielania środków na uczciwy, sprawiedliwy, taki, z którego będą zadowoleni wszyscy. Dziękuję. Dziękuję. Jacek Ochędzan. Proszę bardzo. Dziękuję za to pytanie. To jest rzeczywiście temat, który jest często poruszany w Namysłowie. Trzeba powiedzieć, że Namysłów jednak wiele osiągnięć miał i ma, jeśli chodzi o nasze województwo. Jest rzeczywiście widzialny. Może nie w ten sposób, może co czasami jest przedstawiane, ale też powiedzmy w osiągnięciach sportowych jesteśmy dość wysoko. Tutaj jest więcej osób, które lepiej się znają na sporcie. Widzę pana Bartosza, Andrzeja, a widzę osoby też, które prowadzą taką działalność. Tak, na pewno jest to zadanie gminy i jakieś finansowanie musi być przeznaczone, ale skupiłbym się na wypracowaniu współpracy z osobami, które się na tym rzeczywiście znają i mają o wiele lepsze pomysły niż sama gmina. Dziękuję. Tam było jeszcze pytanie do pana Fiora, prawda? Wracamy do Proszę mnie. Bardzo. Tak. Odpowiadając na inicjatywy moje, przepraszam, zamyśliłem się. Ja wiem, że to pytanie jest wygodne do zadania, ale ja musiałbym wrócić do genezy tego, dlaczego często Fiora nie widać w tych inicjatywach. Bo ja wam opowiem w skrócie szybko jedną z pierwszych, jak mnie podjąłem jako jeszcze przewodniczący, czyli organizację obchodów rocznicy wyborów wolnych 4 czerwca. I poszedłem z tym do pana burmistrza, zaprosiłem wszystkie środowiska. Pan burmistrz to wziął właściwie w swoje ręce, zmiótł w rękach, wyrzucił, zdeptał i zamienił tą uroczystość naprawdę w coś żenującego swoim działaniem. I tak już później było ze wszystkim, czyli tam, gdzie pojawiało się nazwisko Fior, ja już pomijam, jak potraktował osoby, które tutaj walczyły o tę wolność, bo to były naprawdę osoby, które się zasłużyły miastu i dzisiaj nie są na pierwszych stronach gazet, tylko czas. Są ciche osoby. Więc wracając do tego, ja mógłbym wymieniać, bo oczywiście brałem udział w większości inicjatyw, które podejmowała Rada, czy to był Fundusz Sołecki, czy to były zmiany w budżecie. Przepraszam, ale minuta minęła. To nie ma znaczenia, bo znowu myli pan pojęcia tego, czym zajmuje się burmistrz. Burmistrz ma zarządzać. Mamy. Może pan to kiedyś zrozumie. Kolejnego zadającego pytanie. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Staranowicz Adam, ja pytanie do pana Fiora. Dużo pan mówi o odpartyjnieniu, mając w klapie serduszko Koalicji Obywatelskiej. Ja pamiętam poprzednią kadencję burmistrza i
Mieszkańcy jasno się opowiedzieli i odsunęli tych ludzi od władzy. I pan... Ale ja nie rozmawiam teraz z panem. Ja nie wiem nawet z kim proszę rozmawiam. Państwa, słuchajmy pytania, proszę bardzo, bo czas się kończy. Tutaj brak kultury. I... Mogę dokończyć, tak? Proszę bardzo. I teraz obawa jest taka, że pan będzie dźwignią... A pytanie? Czy pan będzie dźwignią ludzi, którzy zostali odsunięci od władzy z poprzedniej kadencji i oni ponownie wezmą stanowiska w swoje ręce? Tak na przykład pan tu sławny Szyndlarewicz, tak? 6 milionów? Wycinkanie legalne lasu i pan z powrotem, słyszałem, ma być prezesem Ekowodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jeszcze przepraszam, pan się nie przedstawił chyba, tak? Tak, przedstawiłem się, Adam Staranowicz. Przepraszam bardzo, teraz jasność mamy, słuchamy. Kusiłoby mnie, panie Adamie, odnieść się do pana osiągnięć, do tego, gdzie pan był 5 lat temu, a gdzie pan jest dzisiaj dzięki burmistrzowi, ale nie będę się wyzłośliwiał na temat pana osiągnięć. Kusiłoby mnie też powiedzieć, czym pan doszedł do tego, bo pamiętam każdy z pana ataków na mnie i na rodzinę. Nie pamiętam, żebym gdziekolwiek mówił o odpartyjnieniu. Proszę mi to zacytować. Proszę się zdecydować. Jak państwo zauważycie, ja nigdy nie chowam barw, które reprezentuję, bo dokładnie w to wierzę. To... Czy pan burmistrz jest z PiS-u, czy ja z koalicji, czy mój kolega z przyjaznego, czy kolega z PSL-u, prawda? Tutaj czasami miałem wątpliwości i się sprzeczaliśmy o to. To nie zmienia tego, jak zarządzamy gminą i miastem. I to trzeba zrozumieć. Dziękuję bardzo. Że przynależność partyjna nie ma decydować o tym, jak się zarządza gminą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, uwaga natury technicznej. Mamy jeszcze 5 minut, więc ustalmy, że te 3 osoby zadadzą pytanie jeszcze. Ale no, jeżeli się pani zmieści w 5 minut, proszę bardzo, słuchamy pytania. Sylwester Zabielny, dzień dobry. Może być, tak, myślałem o tym, czy wybrać kandydata. Może pytanie do wszystkich panów. Krótko. Ostatnio... Minioną środę pan Jacek Fior podczas otwartego spotkania z mieszkańcami gminy Namysłów mówił, jak ważne jest dla niego słowo, odpowiedzialność za słowo, używanie tego słowa, odpowiedzialność za dane słowo. Chciałem zapytać, jak będzie wyglądać w pana wydaniu, w panów wydaniu komunikowanie się, myślę tu także o narzędziach, z mieszkańcami gminy Namysłów. Dziękuję bardzo. No. Trudne zadanie przed nami, proszę państwa. Spróbujmy się zmieścić w tym czasie, który mamy. Jacek Fior. Dobrze. No tak, żeby też było jasne, bo zresztą mówiliśmy o tym wcześniej. Nie jestem, nie uchronię się od błędów i czasami się zapędzam w swoim słowie, ale obserwuję i obserwowałem sposób komunikowania się i z mieszkańcami, i z radnymi, i z urzędnikami. No to nie jest mój styl, prawda? No, rozmawiam z ludźmi z szacunkiem co do zasady. Przywołany wcześniej mój kolega, który mnie zganił za to, że ja go zganiłem, to przykład tego, że w gronie prywatnym jestem zaciekłym dyskutantem. Każdy, kto mnie zna, wie o tym. Mówię wiele rzeczy bardzo prosto w twarz. Ale w komunikacji z mieszkańcami będę stawiał na absolutną otwartość. Ja nie mówię już o błahostkach tego, że będziemy odblokowywali mieszkańców, którzy dzisiaj są zablokowani na Facebooku, bo to jest... To jest banał. Ja akurat rozumiem to, że czasami taka blokada jest potrzebna, bo dziękuję mamy różnych bardzo. Anonimów, ale wiem też, że to jest nadmiernie używane dzisiaj. Proszę bardzo, Tomasz Wiciak. 5 lat byłem wicestarostą namysłowskim i moje drzwi były zawsze otwarte. Godziny urzędowania, przyjęcia petentów to była 12-16 w piątek, ale zawsze jak pani sekretarka weszła i powiedziała, panie starosto, przyszła pani, to ja starałem się od razu przyjąć. Nie żeby ta pani czy ten pan drugi raz musiał przychodzić, bo często nie przychodził z problemem, który związany jest ze starostwem, ale ja zawsze starałem się pomóc, bo czułem i czuję się zawsze odpowiedzialny jako osoba uczestnicząca w życiu społecznym, publicznym, aby drugiej osobie pomóc. I to czasami nawet nie w urzędzie, tylko na ulicy. Nie możemy zbywać ludzi, tylko musimy pomagać. Skoro godzimy się na coś, chcemy coś robić, to robimy dla naszych mieszkańców. Może ja przynależę do jakiejś partii,
ale moją największą partią jest Namysłów i są Namysłowianie, bo dla nich od 18 lat angażuje się w działalność społeczną. Że trafiłem do takiej partii, a nie innej, do PSL-u, nie wstydzę się tego i nigdy się nie wstydziłem. Niektórzy do mnie mówili, jesteś gumofilec. No trudno, nazywaj mnie sobie jak chcesz. Ja zawsze działałem tu dla Namysłowa i dla Namysłowian i cieszę się, póki będzie zdrowie, to będę dalej działał. Dziękuję bardzo. I Bartłomiej Stawiarski. Szanowni Państwo, no mi jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo ja jestem tym burmistrzem od ponad 5 lat, ale i wiadomo, jak się komunikować, ale myślę, że to jest dobry czas, żeby odpowiedzieć na to, co Państwa tak bawi, tak, że ludzie są poblokowani na moim profilu. To chcę Państwu powiedzieć, że tak, są poblokowani i wielu z Was, na których tutaj patrzę, jest u mnie na profilu zablokowanym. Ja buduję swój profil, który ma ponad 9 tysięcy obserwujących przez 10 lat i to jest platforma mojej wymiany myśli z mieszkańcami. Natomiast Państwo, jak chcecie prowadzić swoją politykę, z którą ja się nie zgadzam, używajcie do tego swoich profili, których obserwuję, nie wiem, 100-200 osób, a nie mój profil, który na przykład w przeciągu ostatnich, zdarzył się taki okres, że w przeciągu 90 dni 1,4 miliona ludzi obejrzało różne treści na moim profilu. Dlatego Państwo używajcie swoich profili, ja nie blokuję nigdy nikogo za dyskusję, natomiast tak, Szanowni Państwo, blokuję aktywistów politycznych, którzy chcą wykorzystać mój profil jako platformę do prezentowania swojej polityki. Róbcie to na swoich profilach. Dziękuję. Marcin Biliński, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja mieszkam w Woskowicach Małych, to jest miejscowość przy granicy z Wielkopolską, z gminą Rychtal i tak powiem szczerze, że trochę mi się marzy, żeby tu w Namysłowie było podobnie jak w gminie Rychtal. To jest co prawda mniejsza gmina, ale tam naprawdę nie ma polityki, nie ma kłótni, nie ma tych wojen, które u nas są. Szanowni Państwo, na tą gazetkę namysłowską, tak zwany Kurier Namysłowski, wydawaliśmy ponad 80 tysięcy rocznie. To duża kwota, to bardzo duża kwota. Natomiast to nie była promocja gminy Namysłów, tylko to była promocja jednej osoby, co do zasady. Na każdej stronie mieliśmy zdjęcia, później żeby tłumaczyć te kłamstwa, które często się pojawiały w tej gazetce. Życia by brakło, żeby to wszystko tłumaczyć. Nie tak powinna wyglądać komunikacja z mieszkańcami poprzez wysyłanie zdjęć burmistrza i okłamywanie go o różnych innych sprawach. Dziękuję bardzo. Jacek Ochędzan, proszę bardzo. Dziękuję. Tak, to jest rzeczywiście wielka bolączka naszej gminy. Tutaj nastąpiło jakieś nieporozumienie, ktoś pomylił prywatne sprawy z sprawami samorządowymi. Ja pamiętam, no Państwo też na pewno pamiętacie z ostatniego czasu ogłoszenie kandydowania burmistrza na burmistrza przez profil, który się nazywa Urząd Miejski w Namysłowie. No ludzie, no to chyba w świecie nie ma czegoś takiego. Więc ta polityka informacyjna jest rzeczywiście zła, nawet bardzo zła. Jeśli chodzi o profil urzędowy, który się nazywa urzędowy, tam nie może być treści szkalujących radnych. No na Boga, to są już przegięcie wszystkiego. No. A treści, które są przekazywane przez samorząd, powinny być jasno i czytelnie podpisane, a nie przez anonimy w gazecie. Dziękuję bardzo. Prośba do Państwa o zadawanie pytania konkretnemu kandydatowi, nie wszystkim, bo się po prostu nie zmieścimy. Ja nie mam pytania, ja tylko mam apel. Proszę bardzo. Maria Teodorczyk, radna tej kadencji, ogólnie czwartej kadencji. I tutaj to, co spowodowało, że stanęłam przed tym mikrofonem, to jest to, że prosiłabym wszystkich tych, którzy ewentualnie, a konkretnie tego, kto stanie na tym stołku albo siądzie na stołku burmistrza, żeby miał szacunek dla ludzi. Tak jak traktuje nas do tej pory, no bo jeszcze właściwie jesteśmy dalej radą i jeszcze jesteśmy z tym burmistrzem, więc traktowanie radnych to było coś okropnego. To był mój trzeci burmistrz, ale żaden do tej pory nie traktował tak radnych. Żeby to było wywieszanie za niepopularne głosowanie, niepodobające się, radni zostali wywieszani na płocie. Artykuły osobiste, nie ma będzie pytania, ja to jest tylko apel. Ale to jest niezgodne z regulaminem. Ale po prostu to jest prośba, żeby burmistrz, który będzie, żeby traktował radnych, żeby nie było wycinanie zdjęć, żeby nie było opisywanie, żeby to był szacunek, naprawdę szacunek, z którejkolwiek strony siedzimy. Dziękuję bardzo. To teraz może pytanie usłyszymy.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Józef Sypko, trzecia kadencja Namysłowskiej Rady Seniorów, obecnie przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów. Jestem tą osobą raz w prezydium Namysłowskiej Rady Seniorów i z naszymi radnymi, którzy staramy się wyciągać, tak powiem po chłopsku, ludzi z domu, żeby troszeczkę i zobaczyli świata tego w innym wydaniu na swoim odpoczynku na jesieni życia. To jest bardzo ważne, ale żeby spełnić tą jesień życia, którzy oddali swoją pracę, zdrowie i swoją wiedzę dla tej społeczności, to należy im się też jakieś podziękowanie. A tym podziękowaniem jesteśmy my tutaj też jako Rada Seniorów, ale ona też potrzebuje pieniążków. Było to dzisiaj na temat budżetu. Nie chciałbym więcej takiego zawirowania wokół budżetu, że budżet macie, ale go nie macie. Przepraszam, czy usłyszymy pytanie? Tak. Pytanie jest moje takie. Budżet, który mieliśmy, mamy w tej chwili 60 tysięcy, od 15 roku dzięki Kruszyńskiemu, który raz swoją ekipą wtedy powstała Rada Seniorów i Rada Młodzieżowa, jest dzisiaj bardzo mały ze względu na dewaluację. Ze względu na inflację. I w związku z tym mam pytanie do burmistrzów. Jest bardzo ważna sprawa i bardzo ważna społeczność, która stoi za nami 7-tysięczna. Czy deklarujecie podnieść ten budżet? On ma dzisiaj wartość 20 tysięcy. Dziękuję bardzo. Może i nie. To może ja bardzo po jednym zdaniu. Dobrze? Po jednym tak, zdaniu. Nie lub może. Bardzo, bardzo o to proszę. Słuchamy, proszę. Właściwie bardzo. Powtórzymy to, co wcześniej przy Radzie proszę Młodzieżowej, bardzo. Że na pewno ten budżet będzie zwiększony. Tomasz Widziak. Oczywiście jestem za racjonalnym zwiększeniem budżetu do potrzeb. Bartłomiej Stawiarski. Mam minutę, panie redaktorze, także wykorzystam, bo mam dużo do powiedzenia o seniorach. Już. Pan redaktor wybaczy, ale ja byłem tutaj zahukiwany przez większość spotkania, także ja pozwolę sobie powiedzieć. Taka natura spotkań przedwyborczych. Oczywiście budżet Rady Seniorów zostanie zwiększony, ale na pewno jednym z najważniejszych wyzwań, które stoi przed naszą gminą w kolejnej kadencji, jest starzejące się społeczeństwo. Stąd wiele postulatów dla seniorów. Transport Marcin na żądanie. Gliński. Transport na żądanie. Centrum aktywizacji seniorów. Bon dla seniorów medycznych. Mówiliśmy się na krótką odpowiedź. Marcin Biliński. Ja dziękuję bardzo. Wszyscy kiedyś będziemy seniorami. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze, przepraszam bardzo, proszę poczekać tak, na odpowiedź jak najbardziej kandydatów. Jestem za zwiększeniem, dlatego też ostatnia niedawnej sesji była nasza poprawka, która spowodowała, że w budżecie jest 60 tysięcy złotych na Namysłowską Radę Seniorów. Jacek Ochędzan. Przy tak prostej sprawie zobaczyliście Państwo, z czym się borykaliśmy, a jeśli chodzi o budżet seniorów, oczywiście jest potrzebny, potrzebne są też domy dziennego pobytu i wiele, dziękuję wiele bardzo. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Jednak się Pani doczekała. Jeszcze jeden. Ale proszę Państwa. Moje nazwisko Nawrót Weronika. Ja proszę Państwa z taką tylko zapytaniem, abyśmy naprawdę nawzajem się szanowali i wybrali mądrego burmistrza, którego widzimy, ale przepraszam, pytanie? Jakie są jego już rezultaty, a nie tylko, żebym rozumiem, ja to było oświadczenie, to niech pan zada może pytanie. To powinno być, proszę Państwa, ja tu mam ludzi, którzy powinni za to, że siedzą tutaj, naprawdę pod ziemię się zapaść. Tacy niewiarygodni, tacy nieuczciwi. Dziękujemy chcę bardzo. Chcę powiedzieć, żeby naprawdę wybrać opinia, burmistrza, który już wie, co zrobił i jak ma zrobić. Proszę bardzo. Dziękuję. To może pan zada pytanie. Dobry wieczór. Postaram się. Bartosz Medyk. Szanowni Państwo, czas podsumowań kadencji obecnego burmistrza Bartłomieja Stawiarskiego. Można by było dużo mówić i dużo w negatywach. Taka też prawda jest. Namysłów stoi przed dużymi wyzwaniami. To też wszyscy wiemy. Wyzwania edukacyjne. Jesteśmy regionem najsłabszym w regionie. Jesteśmy edukacyjnie najsłabszym. Przypominam o pytaniu. Tak, mam jeszcze 15 sekund, czy 20. Następne wyzwanie to jest rynek pracy. Stoimy przed katastrofą, jeśli chodzi o rynek pracy. Nasz poziom bezrobocia jest jeden z najwyższych w województwie. O tym mało kto wie. To jest ponad 9%. Pytanie? Urzędujący burmistrz wiele przeszkadzał, żeby te wyzwania
podjąć. I mam takie pytanie na koniec. Panie burmistrzu, dlaczego pan nie budował relacji z mieszkańcami? Dlaczego pan zniszczył naszą demokrację namysłowską budowaną przez wiele lat? Dlaczego pan... Dziękuję bardzo, to daje mi odpowiedzieć. Minuta. I to było ostatnie pytanie, proszę państwa, i ostatnia odpowiedź. Proszę bardzo, minuta dla pana. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, bardzo się cieszę, ale tutaj było dużo różnych wątków. Bezrobocie to jest jednak zadanie powiatu, nie zadanie gminy i 9%, te, o które pan mówi, to faktycznie w ostatnich latach jest rekordowe, ale to jest jednak mimo wszystko jedno z niższych w naszym województwie. Nie wiem, czy pan się orientuje. Jeżeli chodzi o edukację, szanowni państwo, mnóstwo zainwestowaliśmy w edukację cyfrową dzieci, laptopy, interaktywne tablice, pracownie, mnóstwo pozyskanych pieniędzy zewnętrznych na wyposażenie przedszkoli, wybudowaliśmy zupełnie nowe przedszkole, przekazaliśmy działkę pod żłobek, przekazaliśmy działkę pod szkołę specjalną, wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy wiele kuchni w szkole podstawowej numer 2 na Rejmonta za 800 tysięcy, kuchnia, której nam zazdrości całe województwo. Wiele mniejszych rzeczy zainwestowano i w edukację, na przykład nowy zabruk pod przedszkolem koło policji. Ta infrastruktura jest ważna i mamy nowe projekty, dwie nowe sale gimnastyczne i rozbudowa szkoły numer 5, którą zrealizujemy. Dziękuję. Proszę państwa. Jak państwo słyszą, to jest spotkanie przedwyborcze. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeśli państwo pozwolą, to ja przedstawię wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Jacek Fior, Tomasz Wiciak, Bartłomiej Stawiarski, Marcin Biliński i Jacek Ochędza. Dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję państwu za uwagę. Ireneusz Prochera, kłaniam się państwu.